Przed wojną był kolektor na Bielana. Po wojnie tych kolektorów przybywało. I na przykład w 80 roku dobudowali kolektor na Bielanach, ten taki największy w Europie. No i ogólnie tych kolektorów było w Warszawie, z tego co pamiętam, 15, a może troszeczkę więcej. Do lat 90. Do tej pory są, tylko niektóre mitują, niektóre nie mitują i tak dalej. I to, że w ściekach żyją ryby, to nie znaczy, że one będą całe życie w tych ściekach żyć. Koleś uważa, że ścieki nie zabijają, a ja uważam, że właśnie głównie dzięki ściekom mamy to, co mamy. A w ogóle przed chwilą dzwonił Pawełek Ławik z Nadwisły. Chciał się dowiedzieć, siedział sobie tam przy Zolafiwku i chciał się dowiedzieć, co się dzieje tutaj na moich terenach, w dół od Pragi. Bo u niego nic nie bierze. No więc sprawa jest tego typu, że właśnie u niego jest 100 razy więcej ryb niż tutaj. Czyli jeżeli u Pawełka ta ryba nie bierze, no to znaczy, że już jest tragedia do czwartej potęgi. Na Pradze przynajmniej widać na rybę. Ale Pawełku, ja bym proponował, więcej ściągaj tych tłuściochów, mądrali, pokazuj co jak. Tłuściochy potem naściągają innych tłuściochów. Teraz widziałem tutaj naprzeciwko, kwa, jakieś dziecko wyjęli takiego sumka, słuchajcie. Jaka sesja, 15-20 minut, rany nos. Między 30 a 32 stopni. Taka sesja, nie wiem, czy przeżyje. Trudno powiedzieć, jeszcze nie wiadomo, jak trzymali, jak dostał, jak szybko go wyjęli, jak go puścili, ile śluzu mu zdjęli. Wiele aspektów mam. No, ryba musi być na żerowaniu. Ta ryba się chowa. No ale w ogóle jest jeszcze tam, że woda kwitnie, jakaś tam dekada księżyca, jakieś tam słońce nie jest w stosunku do Wenus dobrze ustawione, a Wenus w stosunku do Uranii. A na księżycu tam kiedyś wylądował Armstrong i zrobił jakiś pył, i ten pył przesłonił, słuchajcie, horyzont horyzontalny księżyca, zatem promienie słoneczne tam nie, i to wszystko ma, rozumiecie? Tak. Dlatego nie biorą. Tak. Nie biorą, bo po prostu są wytrute, wykute, wymordowane, niepilnowane. No teraz dzwoni do mnie kolega, mówi, jakiś tam spod znaku wideł wyjął linka 10 cm do Worago. Jeszcze takiego konia miał też, może 15K, tak, i do Wora i dalej. Słuchajcie, o czym my w ogóle mówimy? Natura sama sobie wszystko wyrówna, ale jest jedna podstawowa sprawa. Nie może się wpierniczać do tego dwunożna dzicz, czyli tak zwany człowiek. To nie jest człowiek, to jest dzicz. To znowu jakiś kwa-kwa będzie mi tutaj branzlował powietrze. No przecież człowiek sobie spokojnie siedzi, chce wypocząć, to słyszy te brum-brum, te kwa-kwa. No, słyszycie, no jeszcze fale zrobi. Gdzie się nie ruszycie na tym Wisłą wyrybioną? Wszędzie kwa-kwa albo zrywki i te z tymi koszulkami, wiecie. Rzeka Wisła powinna w trybie nacito natychmiastowym. Przez 10 lat nikt nie miałby prawa tutaj zabrać ryby. Najlepiej to było, żeby przez najbliższe 10 lat zero połowów. Zero. A za kłusownictwo kara śmierci. A tu co? Ryby jest więcej jak było. 1939-2022. Tylko jeszcze 39-45, a nawet jeszcze 95, to było tak, z rybami. Był ten kolektor, nie? I za kolektorem przed wojną łowił ojciec babci, która ma 100 lat, teraz w październiku będzie miała 100 lat. Wyjmowali różne ryby, a oprócz tego wyjmowali całą beczkę
cierników, no bo one wtedy jakoś tam płaciły, nie wiem na co tam brali ci Żydzi. Pamiętacie, że to Żydzi zabierali tą rybę. Po wojnie, jak ruszył przemysł, bo ci komuniści, którzy mordowali potwornie ludzi, to budowali fabryki i rozwijali przemysł. Obecnie te fabryki się zamyka. Tamci byli źli, bo byli źli. To jak nazwać tych? Wtedy jako złotówkę poszedł boczek do góry, to cała Polska stanęła. Dzisiaj jako od kilkaset procent coś leci, to Polska nie staje. Jak ich nazwać? Ten przemysł cały ruszył, tego. No to wiadomo, że tych kolektorów było potrzeba więcej. Nie było oczyszczalni, wszystko szło do rzek. Ale ryb było. Nie pamiętam teraz, ile oni tych węgorzy złowili. Jak sznury rozstawili na kolektorze żerańskim, którego jeszcze nie było. Ile oni tych węgorzy złowili? 60 czy 100? No trzeba by zobaczyć tego filmu, co pan król opowiadał. Teraz? Z roku na rok tej ryby umywało. Dlatego, że coraz bardziej była zatruta woda. Co je siotra zatruta? Czy zapory, których jeszcze nie było? Nie. Ścieki i połowy rybackie. Co zabiło łososia, który był w Wiśle, tak jak powtarzam, do 35 kg? Ścieki, połowy rybackie, no i zapora we Włocławku, no to już było ostatni gwóźdź do trumny, ale wcześniej pacjent umarł. Ale pokaż naszym widzom te piękne skrzydełka. No nie, och, dziękuję. Mamy wojnę i po wojnie mamy te kolektory rozbudowane, tak? Coraz więcej syfu, ale pamiętajmy, że cały czas mamy tu wszędzie, u mnie i na Warszawie, no tam na Warszawie już coraz mniej, ale powiedzmy tam coraz niżej, Praga jeszcze. No na Pradze na przykład zostało zamknięte największe tarlisko, ja nie wiem czy nie, no w Mazowieckim, tak. No po prostu zrobili sobie osiedle i ten, no wiecie, jest nadzór budowlany, jest środowiska, ale oni w ogóle to jest w ogóle niepotrzebne. No. Jak już zaginęły w akcji, jak bredok, łososie i jesiotry i łososie, to mamy full option. Mamy po prostu full suma, ale każdej ryby. Mamy jeszcze certę. Tą certę taką dochodzącą do, nie wiem, to jak powiem, 3 kilo. Nie przesadzę. Ja największą łowiłem tak 1,5 kilo, lekko ponad 1,5 kilo. Ale to jest jedyna ryba wędrowna, która zaklimatyzowała się, która potrafi się tutaj wytrzeć. Jedyna. Nie ma już takiej innej ryby. No i ona dochodzi, mam wrażenie, do 2 kg. Mam takie wrażenie. Może jakiś tamtego, ale... A tamte 3 kg, no to było normalne, mi się wydaje, że nawet duże, większe były te wędrowne certy. Mamy jeszcze te certy wielkie, potężne certy takie. Słuchajcie, mamy jeszcze takie certy. Wiecie, co jest taka certa? Nie, przepraszam, no taka to ma z 1,5. Takie certy, bo ona jest chuda, czyli będzie długa. Nieważne chudy, długi, aby sztywny, nie? To wam każda niewiasta powie. Znaczy nie każda, mądra niewiasta powie. Ale certa jest... Ten. Potem wiadomo, że idzie troszeczkę, nie? Ale długa. 3-kilowe certy. Taka ryba. Są starorzecza jeszcze. Są kusole, ale to jest jakiś tam promil w porównaniu z tym, co był potem. Tak? Bo wiecie, na czym kusownictwo kiedyś polegało? Na tym, że tam dziadek czy tam kusolek sobie wziął rybę dla siebie. A dzisiaj kusownictwo polega na tym, że on handluje tym, i też kłusownictwo jest takie, że on się chwali tym, żeby mieć tylko lajki, fotki. No to jest jeszcze gorsze, jak kłusownictwo takie za pieniądze. A tu ładnie dzwony biją, dzwony zygmuntowskie. Bim bam bom, bim bam bom. Powie ty, ale to jak ty tak klasnąłeś, to pewnie było coś źle. Tak, mówi, aż tryskało na sufit. I co? No i mówi mąką. Szybko po mąkę, mąką zalepiłem i przestało tryskać. Wiecie, być może, bo to klej,
krew też jest gęsta i kleista. Może skleiło, ale to jakby tętnice walną, no to chyba jak na sufit. Czy może kłamie, no nie wiem. A może mąka jest dobra właśnie do klejenia tętnic. No, piękne czasy. To były jeszcze czasy, kiedy było Wiśle dobrze. A to właśnie to były te czasy, kiedy już prawdopodobnie nie było tych cert. Ona też, nie wiem, czy zapora we Włocławku całkowicie zablokowała tą certę. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien co do tego. Mamy Starorzecze. Starorzecza jeszcze no, prawie wszędzie, ale coraz z roku na rok tych Starorzeczy staje się mniej. I z roku na rok coraz więcej mamy kolektorów, coraz bardziej bogate w sensie takim cywilistycznym ścieki. Coraz bardziej rozwija się technika, kłusownictwo. Jezu, ryba jest. Kończą się te certy takie prawdziwe, prawdziwe. I przychodzi ten moment, kiedy właśnie przypływa na kolektor żerański. I na tym żerańskim kolektorze bierze beczkę, a może dwie. Całą tą beczkę zapełnia tymi jaziami. A te największe mają fioletowe podniebienia i podpodniebienia. Tak. W moich czasach, kiedy ja już zacząłem łowić na, powiedzmy, kolektorze żerańskim, to jaś 2 kilo, to nie było tak, że to beczkę jazi? Owszem, można było złowić. Można. Za moich czasów. Czy jest możliwość złowienia beczki jazi w moich czasach, czyli w latach, no, koniec lat 70. na kolektorze, kiedy już, no, kumałem, a nie to, że wziąłem wędkę i tam sobie tak. Łowiło się jazie kilo, kilo 20, kilo, półtora kilo już był fajny, 2 kilo zdarzał się, 2,5, a to były rzadkie przypadki. 1,5 kilo to już był gruby jaś. Na kolektorach, tam powiedzmy na Szaulinie i na kolektorze Bilańskim, te jazie większe zdarzały się częściej. Tutaj było dużo ryby, potwornie dużo ryby, ale ciut mniejszej. Tam zdarzały się ryby rzadziej łowione, ale grubsze. Powiedzmy, że ta beczka waży 100 kg, no to okej, jest to do złowienia, ale tam nie byłoby samych 2-3 kg. Tylko tam byłyby same kilo, 1,5, kilo 20, no tam może ze 3 dwójki czy coś tego typu. Więc już za moich czasów nie było tego rarytasu. Z roku na rok było coraz gorzej. Było rybactwo, na pewno nie było tak rybactwo powszechnione jak rybactwo po wojnie, jak rybactwo przed wojną. Było wędkarstwo, ale technika nie była taka jak obecnie. Było kłusownictwo, ale nie było takie kłusownictwo jak rozwinęło się w latach 90. i 2000. Nawet nie z dekady na dekadę, ale z roku na rok coraz bardziej chemiczne ścieki były wprowadzane w nasze wody i w coraz większej ilości. Większej ilości w sensie wypływu z kolektora i coraz większej ilości kolektorów. Pamiętajcie jedną rzecz, bo ja wiem, że no, większość z Was nie ma pojęcia o tym. Najbardziej na czuły na zanieczyszczenie jest na rybę. No, tak jak dziecko. Dajcie mu lufę taką i umrze. A spirytusu, no to na 100% umrze. A taki sobie człowiek normalny ten, no to nawet nie poczuje, prawda? Krzysiek, na odcinku kilometra czy 5? Jakieś 8. 8 kilometrów, ile sumów? 5 sztuk. Sumków, 5 sztuk. Sumków. I jechałeś po miejscach, gdzie są sumowe miejsca, na odcinku 8 kilometrów, masz panoptikosa, dobrze mówię? Panoptik. Jak panoptik? No. Ja mówię panoptikosa. I na panoptikosie, a panoptikos to jest coś lepszego niż sionda. I na tym odcinku 8 km ile sumów? 5 sztuk. 5 sztuk i to sumków. Sumków. Czyli 1,20 m, 1,50 m, tak? 1,50 m. No. W miejscach, gdzie... Słuchajcie, jak byłem... Gdzie były sumy. Gdzie były sumy, grube sumy.
Za moich czasów z roku na rok było coraz gorzej. Oczywiście, jak na przykład łowiliśmy, nie wiem, 20, 30 leszczy, 100 kilo, 150 kilo, to przez rok, dwa podobnie. Ale potem na przykład za 3 lata już nie 100 kilo, czy 150, tylko 70 albo 100. Za 3 lata już nie 70, a 50, a 30, rozumiecie? Powoli, powoli. Potem zacząłem na drugie strony do Zawiślaków przepływać, bo mój kolektor zamknęli. To tam też tak było. Na przykład, nie wiem, kilkanaście brzan złowiłeś, tak? A już potem 7, potem 3, a potem już trzeba było czekać, żeby mieć ten. To wszystko powoli, powoli, powoli. Ta brzana złoży ikrę, czy ten leszcz, i te ścieki idą. I nawet jak się coś wylęgnie i będzie w czystszej wodzie, to potem pójdą ścieki i zabiją ten narybek. Tak samo jak zabiją te jajeczka. Co z tego, że narybek zostanie na przykład leszcza w kanale żerańskim, ten, jak ten narybek wypłynie i poczuje kolektor i on nie ma czym oddychać. Tu o to chodzi. Z czego ma być ryba? No właśnie z narybku. No. Idzie kolektor. Idzie. No i te osady się tam osadzają. I w pewnym momencie ten kolektor jest zamykany. Jest puszczany na przykład na zycher, bo jest burza, to wtedy wypłucze to wszystko, rozumiecie? I właśnie puszczali kolektory za naszych czasów, ale jak specyficznie napełniły się zbiorniki i napełniła się woda na ulicach, bo ta burza, to było takie ciśnienie w rurach. Te rury mają nawet niektóre po 3 metry. Na kolektorze chyba fi 200 mają. I teraz jak macie ten osad pościekowy, jak idzie ciśnienie, to wypłukuje te najbardziej osadzone, ciężkie metale. Nie tylko metale, ale różne cyfry. I to wszystko jak poszło, słuchajcie, to ta ryba, jeżeli ona jest w obrębie, wiecie, to jest bardzo złożony problem. Takim, że zdąży wypłynąć do wody, bo ja to widziałem jak kolektor żerański. Nigdy tego nie widziałem, jak był puszczany. Nigdy. Były trupy w latach 70. Były, ale wiecie, dlaczego więcej trupów widziałem niż ten? Dlatego, że było dużo ryb. I tak, na przykład takiego jazia widziałem kiedyś ten, jakaś ryba, ten, bo było bardzo dużo ryb. I teraz tak. Ten kolektor nie chodził żerański i nagle w pewnym momencie stoimy, o zobacz, kolektor idzie, ale nie wychodzi ściek, tylko wychodzi czarna, granatowa woda. I nagle patrzę, on wszedł w obręb taki, powiedzmy, kilkunastu metrów i ta ryba nie zdążyła, nagle patrzeć, duża ryba ucieka takimi skokami przed tym, wiecie? Ale jak już tam wszedł, takie kolco zrobił, jak pod Leningradem, to ta ryba już nagle wypływa. I narybek, i troszeczkę większa ryba. Ale tego nikt nie zrozumie, ktoś kto tego nie widział. I ten narybek, wszystko tego, to wszystko tam zdechło. I pijawki, i prądówki, i kłódki, wszystko. Dlatego dzieciaku z Kanady, posłuchaj, i krakowiaku, to ścieki dobiły głównie rybę. Kusole i reszta bandy mięsiarzy, brak tarlisk, jest to składowa i to jest rzeczywiście rzecz, bo ta ryba sobie te tarła, tarliska zamiast nie stara rzeczy, ona się wytrze. Tylko stado podstawowe będzie zaburzone, będzie małe. Ale coś gdzieś, nawet na lekkim nurcie, ten leszcz też, bo on musi się wytrzeć, tak? Spali krew. Będzie jakieś tarło, gdzieś coś. Ale jeżeli jest woda zatruta, to nic nie przeżyje. Numer jeden, zatrucie wody, pamiętajcie. A na tym nikt nie panuje. Czy ktoś kiedyś zapłacił jakieś odszkodowanie? No jakiś kusol, czy jakiś wędkarz, o, szczególnie za braku wpisu, no na pewno setki tysięcy takich odszkodowań zapłacił, po 200, bo 100, po 50. Czy ktoś kiedyś zapłacił za zatrucie wody? Nie. Dlaczego? Dlatego, że politycy mają tam... No oni są tak naprawdę właścicielami. Inaczej, wspólnikami. I właścicielami, wspólnikami. Dlatego nigdy tutaj nie będzie dobrze. Możemy na jeziorze, jakimś powiedzmy niewielkim, zrobić zaciąg ryb. I oczywiście zostaną tylko takie ryby, ale zostaną, tak? A wpuśćmy do takiego jeziora to, co wpuścili Stefanowi na targówku. No to im tam przeszkadzało, że u Stefana, bo Stefan pod blokiem, no tak było jakiś, taki basenik miał. I tam ryby wpuszczał, słuchajcie, z Wisły.
No ale wiadomo, stawik, no to kaczuszka, żabki się tam tego. No i żabki kła, 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 kła. I przeszkadzało tym panom z zamiedzy, znaczy, którzy przybyli z zamiedzy warszawskiej, z daleka, za Bługa też. Im przeszkadzały żabki. To takie coś im zrzucili stefciowi do basenu, że woda się stała przezroczysta. Tak. Zatem, widzicie, jak jest woda przezroczysta, to nie znaczy, że nie jest trująca. No, bo każdy myśli, o jaka woda, jaka przezroczysta się kąpi. I to samo widziałem, jak my byliśmy aulatami, elektrociepłownia i też była woda przezroczysta, aż niebieska. Tam w elektrociepłowni, co te osady zrzucili, co były stawki Reynosa jeszcze w latach 70. Jak się kopaliśmy, ja myślałem, że oczy to mi wyjdą. Miałem oczy i rozumiesz, jak ryba, 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 ryba. Dzieciak mówi, a bo tam Ontario, wielkie jeziora są zanieczyszczone, a ryba jest. Ale mili, tam są zanieczyszczenia, to już miałem 30 lat temu wiadomości, gdzie mój znajomy pojechał. Z środkami promieniotwórczymi. To jest w ogóle co innego. Tam jak my jesteśmy skażeni PEM-em. Z BTS-ów, z komórek. O ryba. Znam człowieka, który jeździ na Syberię, szuka zrzuconych skrzynek z odpadami promieniotwórczymi. Bo w Rosji, no niestety, ale po części zrzuca się w Syberię te odpady promieniotwórcze. I najlepsza jest woda, bo tak jak mówię, do wora i do mora. Kraje biedne przyjmują też odpady promieniotwórcze. Afryka, Polska też, od bogatszych faryzeuszy, korporacji. No i tyle. No.